Cześć, jestem Filip. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak uruchomić od zera A320 od FlyFactora. Jest to bardzo dobrze zrobiony samolot, chyba jeden z najlepszych płatnych samolotów do Explaina 11. No i pokażę Wam po prostu, jak go odpalić. Zaznaczę, że do niego jest też soundpack dźwiękowy, który tutaj też mam jakby u siebie zawarte. Bardzo ładnie to wszystko brzmi. Jego pilotuje się troszkę inaczej niż Boeinga, tutaj się nic nie rusza. Ale jest też trochę mniej do klikania. Na start, na dzień dobry, dobrze sobie przepustnicę na zero przeciągnąć, bo on się tu ustawia na pozycję taką w pełną. No i przejdziemy sobie do tabletu. My zrobimy lot tutaj, to znaczy pokażę Wam uruchomienie, start i początkowe wznoszenie. Jeżeli będziecie potrzebować pełnego przelotu gdzieś z lądowaniem, no to dajcie znać. To myślę, że się tam w jakimś czasie nagra jeszcze jeden film o tym. No to co, zaczynamy od tabletu. Przejdźcie sobie na początek do settings. Tutaj macie ustawienie, jeśli chodzi o jakość efektów. Deszcz świetnie wygląda, jeżeli Wam komputer da radę, warto mieć na full. No i tutaj warto przyspieszyć szybkość ARS-ów na 10, to jest pełna szybkość w tym wypadku, żeby zbyt długo nie czekać. No i wracacie sobie tutaj do serwis i podłączacie tak, CHOX. To jest nic innego jak tutaj takie pod kołami klocki, żeby Wam się samolot gdzieś tam nie stoczył. No i Grand Power Unit, czyli zasilanie zewnętrzne. Ono się tu pojawiło. No to obudźmy samolot do życia. Przejdźmy na overhead. I tak, bateria pierwsza i druga. Nie klikajcie za szybko, dajcie mu tu chwilę ogarnąć. No i mamy zewnętrzne zasilanie dostępne, włączone. Do tego możecie już sobie włączyć ARS-y, jeden, drugi i trzeci. Tu są trzy. Ekrany za chwilę Wam się tutaj pojawią i możemy przejść, moi drodzy, do MCDU, klikając init i wpisujemy naszą trasę. Ja lecę z Innsbrucka do Warszawy ze względu na trasę. Jest tam kilka directów, znaczy jest tam jakiś direct, jest tam trasy. Chciałem pokazać, jak jedno i drugie się wprowadza. Lowi do EPWA, do Warszawy. Lecimy. Klikamy tutaj. Żadnego gotowego planu lotu nie mam, więc wracam. Jest wprowadzone. Klikamy ARS Init. Czasami od razu nie ma tej opcji. Trzeba chwilkę poczekać, aż się pojawi. No akurat w tym wypadku już jest. Klikamy i potwierdzamy. No i teraz ARS one tam sobie będą się, powiedzmy, tam ustawiać. Dopóki nie będziecie mieć mapy, nie ruszacie samolotu z miejsca postojowego, bo po prostu potem Wam nie złapie. A to nie jest od razu, to kilka minut trwa, zanim będzie mapka z pozycją Waszego samolotu podana, więc póki co jest GPS primary last, więc nic tutaj nie robicie, jeśli o to chodzi. On tam w końcu to połapie. Więc tak, byliśmy w init. Teraz przejdźmy sobie do tabletu. Ja mam trasę przez SimBriefa wyliczoną. Zakładka z paliwem, wzywamy cysternę, wzywamy schody, wzywamy cargo jeden z drugi. One po prostu tak się pojawiają. Nie ma tej animacji podjeżdżania, po prostu gdzieś tam się pojawiają, ale to akurat nie przeszkadza. I teraz tak. Jeśli chodzi o paliwo, ja mam tutaj wyliczone 9,5 tony. Można to zrobić suwaczkiem. Można też wpisać. I teraz tak, u mnie z jakiegoś powodu nie mogę wpisywać z klawiatury, jak zaznaczę, ale jest na to dziwny sposób na obejście. Jak macie kursor, który tutaj miga i nie możecie wpisywać, wyjedźcie myszką poza obszar tabletu i wróćcie z powrotem. I nagle się będzie dało pisać. Nie wiem, z czego to zależy, ale grunt, że działa. I u mnie wyliczyło dokładnie tyle paliwa, jeszcze z jakąś tam rezerwą. Wciskam Enter. Tam można jeszcze set wcisnąć. Paliwo jest. Paliwo odłączam, pasażerów mam na full, więc tutaj nic nie zmieniam. Odłączam schody. No i cargo. Cargo można sobie ustawić ten parametr zero fuel weight, tak? Jeżeli wejdziecie sobie na PR data, to on jest tu. Możecie sobie go porównać z SimBriefem. I akurat u mnie mi się akurat nad idealnie pokrywa, ale jeżeli macie za mało, za dużo, ja tak robię, to wtedy tym cargo sobie reguluję, żeby mieć zgodnie z wyliczeniami tutaj na SimBriefie. No ale generalnie suwaczki, jeśli chodzi o cargo, są do Waszej dyspozycji. Ja odłączam, mnie się wszystko zgadza i przechodzę teraz z powrotem do MCDU. ARS-y tutaj żeśmy porobili, nie? Nie wiem, jaki cost index ma Air Berlin.
Trzeba by poszukać w necie. Ja piszę sobie roboczo, że 20. Będę lecieć na wysokości 350, więc sobie tu wprowadzam. Możecie wprowadzić numer lotu, nie ma takiej konieczności, też będzie działać, ale jak chcecie, to możecie. Przechodzicie tutaj na strzałkę w prawo i macie kolejną stronę. Wystarczy kliknąć tutaj request, chwilkę poczekać i już wszystko jest załadowane. Jeszcze wciskam ten boarding, ale nie wiem, czy to coś zmienia, czy nie, na wszelki wypadek. Tak czy siak wszystko jest wypełnione. Wracamy do planu lotu, klikamy tu. No i mamy nasz plan lotu. Klikamy LOWI, odlot. Ja będę odlatywać z pasa 08. No i tutaj szukacie procedury CD, jeśli ją macie. U mnie to jest RTT3J i ona tutaj jest. Ja ją klikam. Teraz ważna uwaga. Flight Factor ma swoją bazę danych, jeśli chodzi o tak zwanego IRAC-a. U mnie jest aktualna, ale Wy najprawdopodobniej będziecie mieć starszą i będziecie mieć troszkę inne punkty. Nie przejmujcie się tym za bardzo. Jeśli latacie offline, to możecie latać na starych planach, wszystko będzie dobrze, ale jeżeli latacie online, no to już trzeba będzie zainwestować w właśnie tak zwanego IRAC-a. Na dzień dzisiejszy, z tego co mi wiadomo, chyba wszystkie te bazy są płatne. Ja mam od Navigrapha, nie wiem, czy gdzieś jakaś darmowa baza. Tak czy siak, no ja akurat mam tą płatną bazę i mam punkty w tej chwili aktualne. Także wybieracie sobie ten pas, wybieracie sobie procedurę SEED, wciskacie insert i ona już jest dodana do planu. No i co mamy w tym planie dalej? Przewijamy sobie, tutaj klikam strzałkę w górę, to przewija się w dół. Następny mój punkt według planu to jest bezpośrednio na Erani. No to jak to jest direct, to wystarczy go wpisać Erani. No i wpisuję pod kolejnym punktem, akurat mam na taką przerwę, więc wpisuję punkt, bo to dalej nie mam punktów, nie? Nie. Wpisuję punkt Erani, on się wprowadził, insert. I kolejny punkt to jest bezpośredni punkt o nazwie TVAP. Także go wprowadzam i znowu insert i jest. Ale kolejny punkt to już jest trasa. Więc jak chcecie wprowadzić trasę, a nie tylko directa, no to klikacie na ostatni punkt, który żeście dodali. Potem macie Airways. No i tutaj macie do wpisywania trasy. Z33, tak się nazywa ta trasa. Klikam. I jak chcecie, to możecie wprowadzić punkt, który jest po tej trasie, a następny jest Docker. Ale jeżeli dalej macie kolejną trasę, no to wystarczy wpisać następną trasę, nie trzeba te punkty po kolei, bo u mnie na planie jest tak, Z33 Docker, potem jest N871 Lagar i tak dalej, więc nie trzeba tego wpisywać, on się sam połapie. Co ciekawe, w Zibo to też działa, jakby ktoś chciał wiedzieć, to można sobie zobaczyć. Więc mam trasę Z33, następny punkt Docker, ale nie muszę go wpisywać, potem kolejną trasę mam N871. A propos planu lotu i Simbriefa, jest osobny poradnik, jakby co, możecie znaleźć na kanale. Wprowadzam kolejną trasę, widzicie, on sam wprowadził ten punkt, że przez Docker przelatuje. Potem mamy trasę właśnie N871 i pewnie się wprowadzi OK, no bo kolejna trasa to jest Q277 na Agave. Piszmy ją, Q277, wprowadzam, OK, no. Tak, wprowadził i ostatni punkt to jest właśnie Agava, to już ją tutaj wpiszę z ręki, ten punkt, bo dalej trasy już nie mam. I wprowadzam do planu, insert i mam ten wszystkie punkty z trasy tu powprowadzane. Na samym końcu ten pusty punkt należy usunąć. Klikamy CLR, clear i klikamy w to miejsce, gdzie on jest, insert. I żeby nie było dziur w planie, nie? No i mamy dolot do Warszawy, klikamy EPWA, przyloty. I on mi tutaj zaplanował, już patrzę na Simbriefie. No akurat zły pas mi zaplanował, ale to nic nie szkodzi. Załóżmy, że będziemy lądować, załóżmy po prostu, że będziemy lądować ALS 11. Według procedury Star Akawa 4 November w tym wypadku. Insert i cały plan mamy wprowadzony. Można sobie jeszcze go przeklikać. Czy on się trzyma kupy? Początek, koniec planu, początek planu. Można też tutaj przełączyć sobie na plan. O, i on, jak będziecie sobie oddalicie kamerę i będziecie sobie klikać strzałkę w górę w tym wypadku po kolei, to będziecie mieli po prostu, jak cały plan wygląda. Czy się trzyma kupy, czy
nie ma jakichś dziwnych zakrętów. No i w miarę wygląda, że jest w porządku. Jeszcze nie mamy, widzicie, mapki, nie? Ale ona niedługo się pojawi. Macie plan lotu wprowadzony. Przechodzicie sobie do PERW teraz. Teraz jest tu kilka rzeczy do wypełnienia. Może zaczniemy od flex, od temperatury flex. Takie rzeczy jak ten flex czy V1, tak? Liczą aplikacje, które nawet Airbus dostarcza na tablety. I tu chodzi bardziej o to, że w momencie, kiedy na przykład startujecie nie z pełną mocą silników, czyli nie na pozycji toga, a na przykład właśnie na tej flex, to jest po prostu start jakby z ograniczoną mocą. Chodzi generalnie o ograniczenia hałasu. Startujecie z nieco mniejszą mocą, wtedy komputer musi wiedzieć, jak tą moc regulować, bo na to ma między innymi wpływ temperatura powietrza. I tą temperaturę flex liczy specjalny kalkulator. Na potrzeby symulatora ja wpisuję po prostu 45 stopni. To jest takie, powiedzmy, uśrednione i takie dosyć wygodne, ale jeżeli ktoś chce tak odtwarzać faktycznie, jak to w realu jest, no to powinniście sobie gdzieś ten znaleźć jakiś kalkulator na necie, który Wam to będzie liczył, bo pod uwagę właśnie są brane warunki meteorologiczne, temperatura, czy pas jest mokry, czy nie, między innymi do liczenia prędkości V1, bo ta prędkość też jest wprowadzana u Was z ręki, ale to zaraz zobaczycie. Więc ja wprowadzam sobie 145, tak powiedzmy, na oko. Będę startować na klapach 2, bo jest pas nie za długi, ale jeszcze ustawiacie trymer i wchodzicie sobie, wracacie do tabletu, zakładka PERW Data i tutaj macie Trim Position, tak? UP04. Warto zapamiętać teraz. UP04 to jest ustawienie trymera do startu. Więc będę startować klapy 2 przez UP, tak jak to było napisane, 0.4. I wprowadzam to tutaj. Trymer się już pewnie delikatnie albo ustawił już, albo gdzieś się ustawiał. To zostawiacie. Z tego co czytałem, to ma znaczenie. Teraz nie wiem, czy dobrze Wam powiem, ale tak czytałem, że tu się wprowadza ilość metrów do skrzyżowania między pasami, tak jak macie skrzyżówkę pasów w Warszawie, podobno, ale no nie jestem pewny, no tyle znalazłem informacji, jeśli chodzi o tą opcję, ja jej nie wypełniam i nie wpływa na lot w żaden sposób, jeśli chodzi o tego fly factora. No i teraz klikacie tutaj od dołu, prędkość V2, rotacja, a prędkość V1 właśnie wprowadzacie sami, znowu licząc ją, w zależności od warunków atmosferycznych, od wilgotności pasa, czy jest dobre hamowanie, czy nie, to liczę Wam wszystko ten kalkulator razem z tym flexem. No ja wpiszę teraz tak z ręki, że prędkość V1 to dla mnie to będzie na przykład 128. No i ok. Jeśli o tą część to macie zrobione, możecie sobie przejść do fazy następnej, wznoszenie. Ja zostawiam zarządzana przez komputer, można sobie też pisać ręcznie prędkość wznoszenia. Później macie na przelocie, zniżanie i podejście do lądowania, ale tego teraz nie musicie wypełniać do startu. Do startu to, co jest teraz, powinno wszystko wystarczyć. Jeśli chodzi o MCDU, to jest wszystko, komputer jest wypełniony. No i w międzyczasie pojawia nam się w końcu mapka. Jesteśmy, wiemy, gdzie jest nasza pozycja, nie ma tej informacji, że GPS tam nie śmiga, nam nie działa. Przełączę sobie na hektopaskale, jeżeli latacie po Europie, tutaj tak myszką trzeba najechać. I aktualne ciśnienie. Załóżmy, że mamy 10-13, bo lecę teraz na pogodzie idealnej, nie wziąłem jej z reala. Jeżeli latacie offline i macie bezwieczną pogodę, tak jak to ustawiłem, to w sumie możecie startować niemalże z pasa obojętnie którego. Ale jeżeli latacie online, no to oczywiście z pasa, który wyznacza tam kontroler, jeśli jest. No tak to generalnie pod wiatr się startuje i ląduje. Załóżmy, że mamy to ciśnienie 10-13 hektopaskali, już tutaj nie będę kombinować. Wysokość Wasza docelowa, żebyście tutaj nie zapomnieli. Ja będę leciał na 3.50. Można sobie tu przełączyć na nieco 100, a co 1000. Trzeba myszką trafić, to będziecie dużo szybciej tą prędkość, wysokość sobie ustawiać. 3.50, tak, tak, dobra. No i w zasadzie to wszystko, jeśli chodzi o takie rzeczy. Przejdźmy do uruchamiania silnika. Dobra, to sobie przełączę na serwis. Wracamy na górę. I na początku będziemy potrzebować APU. Ja akurat tutaj już też pompy sobie paliwa odpalam.
Światła nawigacyjne. Na początku zaczniemy od APU, żeby mieć w ogóle jakieś zasilanie, tak? Czyli master i start APU. Trzeba chwilkę poczekać, nie klikać od razu, bo czasami nie załapuje. No i on teraz się będzie uruchamiać, będzie nawet to słychać, że ten APU startuje. To trwa chwilkę, trzeba poczekać, aż on się ruszy. W międzyczasie oczywiście tutaj no smoking, zapiąć pasy, światła awaryjne uzbroić. APU się uruchamia, zaraz będzie gotowy. Jak będzie uruchomiony, to nawet się pojawi inny napis. Zaraz zobaczycie. Bo potrzebujemy też prądu z APU, generator, który on tam ma. O! I jest. Jest uruchomiony. Ogrzewanie szyby. I jeżeli potrzebujecie do startu, to też anti-ice odpalacie. Jeżeli jest poniżej 10 stopni, przebijacie się przez mury, to sobie odpalacie. Jeżeli jest cieplej, no to niekoniecznie. I teraz tak, APU nam działa, mamy zasilanie z APU. Możemy powoli tutaj odłączać Grand Power Unit. Możemy je też tutaj odłączyć. O, wcześniej. Odłączamy Grand Power Unit. Odłączamy, znaczy zdejmujemy choki z kół, żebyśmy mogli się ruszyć. No i możecie wezwać sobie pushbacka, żeby was zaczął wypychać. A powiedzmy, że do celów tego poradnika, żeby nie przeciągać i nie rozciągać czasowo, to po prostu wykręcę w prawo czy w lewo i na szybciutko, chyba nie zahaczę o ten słupek. Więc tak, APU działa, przygotujecie się do uruchomienia silniku, to włączacie tak beacon, czyli to czerwone migające światełko, włączacie APU bleed, reszta jest OK. Parking brake jest zaciągnięty, w porządku. I teraz właśnie tutaj kamera na dół, przełączacie w prawo to pokrętło i uruchamiacie silnik numer 2 na początek. No i za chwilę powinien być rozruch. I już widzę, że się zaczyna ruszać. Będzie to nawet ładnie słychać. Mam bardzo ładny dźwięk, bo to jest osobny soundpack do ściągnięcia, do kupienia w zasadzie do tego Fly Factora. Na 320, ale mi się bardzo podoba ten dźwięk, super to słychać. I on się uruchamia. Tak wygląda wnętrze w ogóle, jeśli chodzi o Fly Factora. Całkiem fajnie. Czekacie, aż się uruchomi w pełni ten silnik. A jak tutaj macie napis Avail, to on jest uruchomiony, możecie silnik numer 1 uruchomić kolejną dźwignię przestawiając. No i on teraz się będzie uruchamiać. To nawet słychać, taki pasik lekki. Lekki pasik. Czekacie, aż się uruchomi. No i on praktycznie się włączył. Jest napis Avail. Jeżeli macie oba silniki uruchomione, okrętełko na norm, można przestawić, APU bleed można wyłączyć. No i w zasadzie jesteśmy prawie że skonfigurowani do startu. Klapy, druga pozycja, tak jak żeśmy zaznaczyli w czasie MCDU, one się tutaj uruchamiają. Spoilery uzbrajamy do startu. Ustawiacie autobrejki na maksa w przypadku awaryjnego tutaj przerwania startu, awaryjnego hamowania. No i w zasadzie możecie się powoli ruszać, światła kołowania taksi, no mówię, normalnie tutaj pushbacka jeszcze byście zrobili do wypychania, bo tutaj akurat jest z wypychaniem, ale mówię, żeby to troszkę przyspieszyć i wam czasu nie zabierać, parking brake tutaj ściągamy, no i jedziemy z tematem. Kołujemy na pas.
Tutaj macie też przełącznik do oddalania tej mapki, jak w Boeingu. Ja sobie tak zawróciłem. Dokołujemy. Swoją drogą, tutaj jest Innsbruck, bardzo ładny teren. Pani tak sprytnie wygląda. Nie pamiętam teraz, czy to jest domyślną scenerię, czy jakąś ściągałem z neta, bo trochę tych scenerii mam. Że kołujemy, a to jakieś auto sobie jeździ na pałę. Jakieś takie kanciaste. No i kołujemy. Jak widzicie, pewnie zauważyliście, że jest dużo mniej rzeczy do klikania po overheadzie, jeśli chodzi o Airbusa, o Boeinga. Teraz wykonamy start. Skonfigurujemy samolot do dalszego wznoszenia i to będzie na tyle na dzisiaj. Jak będziecie mieli potrzebę, żebym nagrał pełny przelot takim Airbusem z lądowaniem, na przykład ALS, to dajcie znać w komentarzu. To wtedy coś się tam pomyśli. Trzymamy się przed linią. Dobra, teraz tak, zanim zajmiemy pas, uruchamiam światła. Przede wszystkim światła stroboskopowe. No, światła lądowania myślę, że na pasie też można włączyć, nie trzeba tak szybko, ale już powiedzmy będę startować, to uruchamiam stroby na on. Pasy są pozapinane. Nie wiem akurat, jaka jest taktyka, jeśli chodzi o APU w Airbusie. Z tego, co słyszałem, to piloci trzymają je troszkę dłużej, nie gaszą go od razu po uruchomieniu silników, a w trakcie startu mi się wydaje, że można go wyłączyć, czy po starcie. Trzeba by zajrzeć do checklist, bo ten poradnik to robi wam tak w uproszczonym stylu. A w checklistach to będziecie mieć wszystko elegancko pokazane. I teraz tak, transponder uruchamiam. On, all, VARA. Jeśli chodzi o opcje transpondera, to też nie jestem pewny, czy są dokładnie te pozycje, ale w tej konfiguracji pokazuje mi TCAS ruch, więc wydaje mi się, że będzie w porządku, ale jakby co, to czytajcie opis, tam będę wszelkie uwagi zamieszczał do tego filmu, korekty. A tutaj z wielkim specem Airbusa to też nie jestem. Ale myślę, że na tyle mogę wam pokazać, żeby sobie nim swobodnie latać. Pas nie jest długi, więc wykorzystujemy jak najbardziej każdą dostępną jego wielkość, więc idę się zbacktrackować, to znaczy pokołuję sobie pasem. Żeby jak najbliżej tego początku wystartować. Robimy tutaj zakręt.
No i teraz, jak chcecie, macie wyliczony flex, temperaturę flex poprawnie, no to możecie startować na pozycji FLX. Ja to jest krótki pas, więc wykorzystam pełną moc startową, czyli manetka na full, pozycja doga. No, bliżej środka pasa powinienem się ustawić przed togą, ale rozpoczynamy rozbieg. Jest, rotate i wznoszenie. Podwozie do góry, tak jak w przypadku Boeinga, to będzie kawajka, akurat dwupozycyjna, nie trzy. I wznosimy. Miastem. Możecie ustawić autopilota AP1. On będzie już wam trzymać i wraz ze wzrostem prędkości będziecie obniżać klapy. Myślę, że mogę przejść na klapy pierwsze. Tutaj trymer pracuje samodzielnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o latanie Airbusem, jeżeli chcecie, żeby komputer wam trzymał prędkość według ustawień własnych, Auto Thrust już się załączy, więc on będzie tą prędkość trzymać, ale musicie przepustnicę przestawić na pozycję CL, czyli tu musi takie kliknięcie być. O, na tej pozycji komputer będzie sam sterować prędkością. Rozpędzam samolot, wejdziemy na 200, to zdejmiemy kolejną pozycję klap. On się będzie trzymał według tutaj trasy. No, ok, klapy 0 schowane. Spoilery zdisarmuję. No i już, koniec. Będzie trzymał się już według ustawień. A, no jeszcze jedna uwaga, przepraszam. Macie tą wysokość ustawioną, weźcie ją, kliknijcie na wszelki wypadek, żeby on załapał to wznoszenie. To przy Jardesignie na przykład trzeba było robić. No tutaj być może on będzie trzymał, ale trzeba to kliknięcie zrobić. I jeszcze jedna uwaga, jak będziecie sobie lecieć. Przy zniżaniu nie wystarczy, jak w Boeingu, przestawić pozycji po prostu na mniejszą wysokość, ale też trzeba, jak będziecie na punkcie top of descent, w tym wypadku to jest taka strzałka w dół skierowana, to też trzeba kliknąć na pokrętełko, żeby on wam załapał. W locie, jak się nim steruje, bardzo fajnie i bardzo prosto. Jeżeli chcecie na przykład swoją prędkość ustawić, wystarczy kliknąć chyba tutaj ze strzałką w dół, o, i możecie sobie sterować. Jeżeli chcecie wrócić do sterowania automatycznego, to klikacie ze strzałką do góry, żeby taki kreseczki, i on wtedy znowu komputer będzie sam sterował. Identycznie działa headlink, tak samo, ze strzałką w dół możecie ustawić własny, ze strzałką do góry automatyczny. Tak wygląda całe ustawianie tego pasa. Resztę wykonuję już praktycznie sam, aż do momentu zniżania, lądowania, a punkty zniżania, wznoszenia wyglądają w ten sposób. Tutaj jest punkt top of climb, tutaj zakończy się wznoszenie, gdzieś taka strzałeczka w stronę bardziej ku górze skierowaną i prostowaną. No a zniżanie będzie odwrotnie, akurat jest za daleko, żeby wam to pokazać. Można plan przeklikać, to wtedy będzie wskazane. Tyle. Miłego latania Airbusem wam życzę. Tak jak mówiłem, jeśli będziecie chcieli, żeby nagrać film z całego przelotu, to dajcie znać. Jak będziecie na odpowiedniej wysokości, to przechodzicie na, o właśnie, to jest tutaj nawet miga, zciśnienie QNH na standard, wystarczy kliknąć, o, przepraszam, nie to QNH, tylko strzałkę do dołu i macie STD, ciśnienie standard, światła wyłączacie, APU nie zapomnijcie wyłączyć, żeby wam paliwa nie jadł bez potrzeby. Kontynuujecie sobie lot. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że porady wam się przyda. Trzymajcie się. Cześć.